Witamy serdecznie wszystkich hodowców w Polsce, hodowców, hodowczynie. Witam. Kamil Kosut na pierwszym planie, a tak naprawdę hodowla Krzysztof. Kamil Kosut, wyśmienici hodowcy z Namysłowa, znani w Polsce. To jest właśnie to, że Kamil jest osobą, która przede wszystkim jest znana nie tylko ze sportu gębiarskiego, ale również z zawodu, którym się zajmuje na co dzień, czyli piłka nożna. Jesteś bramkarzem w jeszcze ostatnio w drugiej lidze. Tak, ostatnio w drugiej lidze, zgadza się. Dokładnie. Kamil jest osobą, która często, jakbyście mogli sobie wpisać w YouTube'a Kamil Kosut, to występujesz w różnego typu wywiadach. Sam osobiście oglądałem kilka wywiadów. Kamil, jako osoba, która zawodowo się zajmuje sportem, czyli piłką nożną, masz do czynienia z suplementacją na co dzień, masz do czynienia na co dzień z tym, jak w prawidłowy sposób sportowiec powinien się zajmować też swoimi zawodnikami. Jesteś zawodnikiem, ale też swoim tak zwanym trenerem, trenerem gołębi. Tak. Jakbyś mógł określić sezon 2020, sezon 2021, jakie sukcesy, bo tych sukcesów jest sporo. No dokładnie, jeszcze raz witam wszystkich hodowców i hodowczynie w Polsce. Sezon 2000, może zaczniemy od 2020, czyli ubiegły sezon dla nas bardzo dobry, nawet bym powiedział, że wyśmienity. No sezon ciężki, wiadomo, pandemia była w tamtym roku, ciężko było ze startem, nie wiadomo jak z tymi lotami, ale dla nas bardzo dobry sezon. Zdobyliśmy, no przede wszystkim zdobyliśmy tytuł mistrza Polski, Czech i Słowacji w intermistrzostwie, tak? Także to był dla nas do tej pory największy tytuł w naszej karierze, że tak powiem, hodowlanej, która, jak już dzisiaj z Wiktorem rozmawialiśmy, trwa prawie od 2009 roku. Prezentuję gołąbka o numerze DV530 z 2010 roku. Jest to też bardzo dobry u nas zasłużony lotnik. Dużo czołowych konkursów, szczególnie z lotów plus 500, między innymi drugi, trzeci, dziewiąty. Widać, że w bardzo intensywnym pierzeniu. Tak, tak. Rozsypał się cały? Dokładnie. Nie dość, że super lotnik, to przede wszystkim bardzo dobry samiec rozpłodowy. Jego córka to jest druga lotniczka okręgu w kategorii Sport H. Jego córka wygrała nam w tamtym roku maraton z 750 km. W tym roku jego syn z maratonu także, tego ostatniego, 12-godzinnego, siadł u nas trzeci, a był ósmy na rejon, na 2200 gołębi, i to właśnie jego syn. No, roczna samiczka, jego córka, z którą jest właśnie w parze, też bardzo dobrze nam siada, już się pokazała. Także to są gołąbki, które no, to pokolenia, no, jego rodzice też super u nas latały, on super latał, jego dzieci już też u nas bardzo ładnie latały. Pokaż jego rodowód, bo tam mamy rodowód położony, jest, ale jest. Rodowód hodowcy, o, tutaj już widzę, historia jeszcze lepsza zbudowana, gołębia. Tutaj zobaczcie, hodowcy, ten 530 to jest na niebiesko zakreślony gołąb. Tak. Drugi, trzeci, piąty, szósty, siódmy, jedenasty, dwunasty. Tak szczerze mówiąc, jak patrzymy na tą listę, to tylko pokazuje to, że to jest gołąb taki o stałych konkursach, że nie robi czegoś takiego, że siada pierwszy, drugi, trzeci, a potem 60, 70, setny. Tylko zobaczcie, hodowcy, co lot, to ścisła czołówka oddziału, czyli siada drugi, trzeci, potem widzicie 14, 15. Fajnie. Tak, super. No i jego córka 2046 zapowiada się, że podobnie, no bo to jest 18 rok, ale już też ma dużo konkursów właśnie czołowych w oddziale. Czyli na aukcji będzie pół siostra, ta ósemka to będzie na aukcji, czyli córka tego 530. Tak jest, córka 530, gdzie 530 jest parowany na swoją córkę, no także to będzie imbryd na aukcji. Kamil, jakbyś miał określić tego 530, gołąb, który tak naprawdę mi się wydaje, że potrafi już dać potomstwo, a sam pewnie 530 od młodego leciał super pewnie. Tak, 530 już jako młody, 10 rok, to byłby zresztą bardzo dobry dla nas, jeżeli chodzi o lotniki młode, bo mieliśmy i najlepszego lotnika młodego. 530 właśnie też miał jako młody już 5x5 konkursów, a gołąb, który bardzo przez 3-4 lata był zawsze liczony u nas do kategorii B lub C. Między innymi jak zdobywaliśmy mistrza regionu 5 w kategorii B, on był w tej drużynie. Super, ale go w ogóle świetnie wygląda, zobaczcie. Tak. To się prezentuje.
No, jest to gołąbek może nie największy, ale Właśnie zawsze. to, co miałem zaznaczyć, to, co właśnie teraz ty powiedziałeś, to jest, nie jest duży gołąb, to nawet nie jest gołąb takiej średniej budowy. Tak, To jest no, gołąb sprytny. pomiędzy, tak, to jest gołąb pomiędzy taką małą a średnią budową, gołąb, który tak naprawdę jest taki niestandardowy nawet, ale no widać, że potencjał w nim jest. No, zrobił swoją robotę, wylatał swój wynik. Gołąb, który przede wszystkim jest po świetnych rodzicach, ale równocześnie sam daje kolejne potomstwo, bo ta 2046, tak, to jest Tak, to jest jego córka. córka, która właśnie to, co mówiliśmy, Druga sama, lotniczka dokładnie, okręgu. jest, czyli on sam wydał drugą lotniczkę od okręgu, no to już świadczy, że sam był lotnikiem, no a pomimo tego jeszcze daje Tak. kolejnych Jak następców. no, większość naszych tu gołębi, które są w rozpłodzie, to tak musi to wyglądać. No. Jak widzimy, jest budowany taki taras hodowców, czyli to będzie zaszklony taras, który będzie pozwalał Wam właśnie tam przyjąć gości. To ciekawostka, że na całym tym tarasie będą dookoła chyba zdjęcia gołębi, tak? Tak, no gdzieś, że tak powiem, chcemy ulokować te nasze trofea, bo na tą chwilę tam po kartonach są pochowane i nie ma takiego miejsca, dlatego postanowiliśmy wybudować ten taras, że gdzie będzie możliwość, przyjadą hodowcy, spotkać się, porozmawiać. Tam też będą właśnie nasze puchary, zdjęcia tych gołębi dla nas najważniejszych. No, będzie miejsce w końcu, gdzie usiąść, porozmawiać i to zobaczyć, no bo no jest co zobaczyć, no to trzeba to pokazać. Do O, salonu tak hodowcy. jest. No. A tak teraz będzie pokój hodowcy. Będzie miejsce w końcu na to, Dokładnie. nie? Po lewej stronie pierwsza wojlera to gołębi chyba rozpudowy? Na samej górze tak, na samej górze jest to w takim stylu może belgijskim, że na poddaszu tam znajduje się nasz rozpód, to jest ich woliera. No i tam są gołąbki, że tak powiem, na domie, one są dla nas są w bezpiecznym, suchym miejscu, jeszcze podgrzewanym, tak, bo z domu jest ciepło. Tą wolierę, którą widzisz większą, jest to gołębnik lotowy. Są tam gołąbki przeznaczone może bardziej na te pierwsze loty plus loty 500 km, no ale mówię, no my i tak od początku do końca lecimy całością. Także różnica jest przede wszystkim, że tam mogę sobie pozwolić na to, że sparować szybciej, bo tam koniec lutego już są gołębie parowane. A tak zapytam, przepraszam, ci wejdę w słowo, liny nie przeszkadzają? Jest z tym problem. No, Jest z tym hodowcy, nie wiem problem. czy widzicie, ale ja wezmę tak kamerę, skieruję do góry, to powiem szczerze, że nad samym przelotem gołębnika, lotowego gołębi dorosłych są druty, a Tak. jeszcze nad nami, gdzie gołębnik jest po mojej lewej stronie gołębi młodych, tak? Tak, no to, że tak powiem, te druty są najbardziej uciążliwe dla młodzieży. No, jak one się uczą, jest tutaj statko i tak dalej, no to muszą sobie z tym radzić, nie? No, mają problem z podejściem do lądowania, ale to też jest kwestia, żeby się Przyzwyczaić wyćwiczyć, są. nie? Po lewej stronie, czyli tutaj hodowcy, jakbyśmy zobaczyli, jest gołębnik już gołębi młodych, czyli ten gołębnik, z którego gracie na loty gołębi młodych i dwa gołębniki jeszcze samców i samic lotowych gołębi dorosłych. Tak jest, no bo tak jak samo jak na górze, tak samo jak na górze lecimy i samcami, i samicami, tylko tam jest inne rozwiązanie, że są dwa gołębniki samców, w środku są samice, a tutaj są samczyki, są po prawej, po lewej są samice, a w trakcie sezonu to i tak samiczki większość spędzają u nas na wolierach, także to jednak jest rozwiązanie dla nas najlepsze, że te samice w ciągu dnia są na wolierze, samczyki wiadomo u siebie. No A i powiedz Kamil, macie jakieś porównanie, co się lepiej sprawdza, czy gołębnik taki właśnie poddaszowy, znaczy na poddaszu, czy taki gołębnik wojlerowy, przepraszam, wolno stojący wolno stojący. zewnętrzny? Powiem Ci tak, ja mówię, no i tu gołąbki nam lecą cały program. Jedyna jest różnica, tam są parowane wcześniej, bo tamten gołębnik znajduje się na kotłowni i tam mam cieplej i mogę sobie pozwolić, żeby w lutym. Ale znowu, jeżeli chodzi o koniec sezonu, na przykład z maratonu, jak można tak dać przykład, z tego ostatniego maratonu, trzy pierwsze gołębie były z tego gołębnika. O. No, także tu, jeżeli chodzi o koniec sezonu, myślę, to też jest. To pewnie też dlatego, że tutaj staramy się dawać gołąbki bardziej Lepsze. na długie A. trasy. Na długie trasy. Gołębnik No. lotowy, gołębi młodych, za chwilę hodowcy pokażemy, ale z takich ciekawostek to jest to, że wojlery zrobiliście w tym roku, sam je wykonywałeś i powiem Ci, że uczciwie wyszły świetnie, bo zrobiliście je tak naprawdę w sposób bardzo prosty, bardzo łatwy. A okazuje się, że są najbardziej praktyczne, bo gołębie mają duże lądowisko. Gołębiom pozwala to przede wszystkim, że mają dwa wejścia, czyli nie przepuści żadnego gołębia. I co ważne i co bardzo istotne, mają sporą wojlerę. Tak, no
ja jestem z tego akurat bardzo zadowolony pod tym względem, że tak jak już wspominałem, tych gołąbków praktycznie w gębniku nie widać. One, ja wstaję rano, żeby wypuścić je na trening, one już siedzą na wolierach, czekają. Wyloty także, wypuszczam je otwierając woliery, one sobie wychodzą. Przede wszystkim jest to duże ułatwienie przy oblatywaniu gołębi, ponieważ ja im otwieram tylko drzwiczki i one sobie tu chodzą po trawie i zawsze mogą wejść sobie z powrotem w każdej chwili. No a tutaj, że tak powiem, drapieżników nie brakuje, także szybko muszą jak coś się chować. No to pod tym względem to był bardzo dobre wykonanie i jestem z tego zadowolony i przede wszystkim praktyczne. Bo nawet przy tych lotach, gdzie nam siadało grupami, tym pierwszymi, to wszystkie gołębie bez problemu potrafiły od razu usiąść na wytyk, nie? Na tą deskę. No, tylko brakuje jeszcze zegara benzing. Tak, to brakuje, bo Tauris jednak jest bardzo dobry, nie zawiódł mnie nigdy, nie narzekam, no ale jednak w tych czasach przy odbijaniu no jest możliwość, że jak te gołębie siadają razem, to żeby się wszystkie razem odbiły i trzeba udogodniej korzystać z techniki. No. I no, trzeba iść do przodu. Prezentuję gołąbka o numerze DV 8613 roku 777, czyli 37. Jest to przede wszystkim czwarty lotnik polski w kategorii C z Sosnowca z 2018 roku. Gołąb, który osiągnął według mnie bardzo dobry wynik, bo 12 z groszem koeficjent. Zarazem w tym roku był trzecim lotnikiem Polski w redakcji Dobry Lot. Ptaszek, który lubiał zwyciężać i to lubiał zwyciężać z dużą przewagą. Zawsze jak zwyciężał, to miał duży zapas nad kolejnymi gołębiami, między innymi zdobył 4 razy pierwszy konkurs w oddziele. Pierwszy konkurs z lotu maraton 750 km w okręgu Opole. Ten gołąbek wygrał w okręgu Opole z maratonu. Co jeszcze o nim można powiedzieć? Ponad 20 konkursów w pierwszej 15 oddziału. Między innymi szósty konkurs w okręgu z lotu narodowego Bruksela 950 km. Tam zdobył szóste miejsce. Bardzo dobry, wybitny lotnik. No, takiego lotnika na trasach powyżej 500 to nie mieliśmy. No, to jest wybitny lotnik, a przede wszystkim odkąd zostawiliśmy jego dzieci do rozpłodu, to jego wnuki u nas bardzo, bardzo nam pomagają, bo mamy jego wnuczka właśnie wygrała w tym roku lot maratoński 750 km w rejonie, gdzie 12 godzin leciała. Jego wnuczka zdobyła czwarta jest w kategorii C w oddziele. Jego wnuczka była drugą lotniczką na młode w oddziele. No, można by jeszcze kilka wnuków jego wymienić, co zdobywają naprawdę czołowe konkursy i to widać, że te geny jednak się najbardziej uwydatniają na lotach wymagających, takie loty jak on lubił. Właśnie to, co jeszcze zaznaczyć warto, że jest to gołąb, bym powiedział, taki najbardziej prestiżowy w waszej hodowli z tego względu, że jest to gołąb, który ma super pochodzenie, a jednocześnie jest to gołąb, który robi świetną robotę, nie ujmując innym gołębiom, ale 3-7 to jest taki gołąb, który no sam przyznasz, że no jest w waszej hodowli charakterystyczny, bo... No jest, no takiego gołębia, który by samotnie tyle zwyciężył i naprawdę tyle osiągnął, to nie mieliśmy, no. On zrobił dużą różnicę i cieszy nas to bardzo, że jego wnuki czy wnuczki to dalej kontynuują, no bo tu nie ma przypadku, jak gołąb 12 godzin maraton 750 km i no i gołąb siada pierwszy na rejon, no i to jest wnuczka 3-7, no to jednak sam zwyciężał i gdzieś te geny musi przekazywać, no nie ma innej drogi. W przypadku hodowli Kamila i Krzysztofa Kosu to jest to hodowla, która bardzo dobrze gra na loty gołębi dorosłych, ale również gra dobrze na loty gołębi młodych. Kamil, ty jako osoba, która no masz do czynienia bardzo dużo ze sportem, powiedz, jak wy podchodzicie do treningu, bo wiele hodowli jest takich, które no nie przykładają uwagi do treningów, a pomimo tego końcówkę mają sezonu bardzo dobrą i nawet potrafią wygrać, a są hodowcy, którzy bardzo ostro trenują, no i też wygrywają. I teraz, czy w przypadku twojej osoby, jako osoby, która no, zawodowo ma do czynienia ze sportem, to ten trening jest ważny, czy nie jest ważny? No oczywiście tak, podchodzimy do lotów gołębi młodych, że to nie jest dla nich coś najważniejszego, ale muszą być do tego przygotowane, tak?
jeżeli chodzi o treningi młodych, to mamy, tak można powiedzieć, dwie drużyny, dwa razy są inaczej prowadzone, mamy dwa przedziały i jedne młode to są z pierwszego lęgu. Czyli ci hodowcy właśnie na lewo. Czerwona drużyna, ona jest przyciemniana i to są młódki starsze. Druga to jest zielona drużyna to są młode po gołębiach lotowych, czyli gdzieś marzec. I one nie są przyciemnione, są prowadzone normalnie, bez zaciemniania, ale także trenowane. Wszystkie u nas są razem trenowane, nie wywozimy tylko jednych, drugie siedzą. Nie, każdy ma równe szanse u nas. No i później na lotach, że tak powiem, no to wychodziło w tym roku, że te nieprzyciemnione nie odstawały. Jak siadały razem grupami młode, mieliśmy trzy loty, gdzie mieliśmy czołówkę na oddział po 10 pierwszych, to jak tak przeanalizując, i gołębie z czerwonej i zielonej siadały. Czyli pół na pół. Pół na pół, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o braki, to bym powiedział, że też pół na pół. Są i z tej drużyny. Bo z tego wszystkiego się okazało, że najbardziej wymagającym lotem był ostatni lot. Tak, ostatni, no jak myślę, w całej Polsce, kto leciał w tą niedzielę 19, no okazał się lot dla nas może nie tragiczny, ale bardzo wymagający. Do tej pory, mówię, no 76 młodych na ten lot włożyliśmy. Na tę chwilę 20 brakuje, a zaczynaliśmy z tą młodymi. Także do szóstego lotu, można powiedzieć, było praktycznie bez strat, bo zawsze są, nie? I tutaj hodowcy, bardzo fajne spostrzeżenie Kamila, które mi się spodobało. Kamil powiedział mu: Wiktor, to jest sezon udany, ale pomimo tego mógłby ktoś powiedzieć, no ale jak udany, kiedy 50 gołębi zginęło, tak? Ale to jest 50 gołębi, które zginęło przed pewnie lotami i jeszcze teraz na tym locie 1,20 tak, poległo. No, dokładnie. Cała Polska wręcz, powiedzmy, zaciąga trochę pas, bo ze względu na to, że na tym ostatnim locie się okazało, że wiele hodowli potraciło nie te gołębie przeciętne, tylko najlepsze swoje asy lotowe na młode. No dokładnie, no sam fakt, że powiem kolegom hodowcom, przed ostatnim lotem w oddziele z kompletem było 31 młodych, po ostatnim locie zostało 8 z kompletem. No, tak, i tak jest w całej Polsce. To jest właśnie największy, wiesz, największy ból, że dużo hodowców właśnie tych najlepszych lotników pogubiło. No, także no mówię, ostatni lot był dosyć wymagający, a przede wszystkim no dziwny. No nie wiem, co się stało z pogodą, z gołębiami, no był po prostu dziwny. No, dokładnie. Tak, Kamil, pokażmy gołębnik, jak wygląda, bo rozumiem teraz tak, stojąc przed gołębnikiem, mamy wojlerę na lewo, tak, czerwoną. Zostały w tym roku zamontowane te woliery, czerwona, zielona, jestem z nich super zadowolony. Praktycznie gołębi w gołębniku nie widzę. One, tak jak teraz nawet widzimy, no to one tak cały dzień siedzą same z siebie, wolą tutaj przebywać niż w gołębniku. Dlatego no, ten gołębnik jest na 100 parę młodych, a zazwyczaj w ciągu dnia, jak tu wchodziłem, to gołębi nie było ich widać. Dokładnie, tak wygląda hodowcy gołębnik. Bardzo prosta konstrukcja i to, co ja nawet do Kamila zaznaczyłem, że gołębnik taki właśnie najlepiej się sprawdza. Od góry, jakbyście zobaczyli, wentylacja w środku gołębnika. Tak jest, tu nie ma komików, jest tylko przewiewy są na bokach, nie? Tak, no. Tak hodowcy to wygląda. Tak. Prosty schemat. Jakbyście zobaczyli hodowcy, gołębie to laleczki przede wszystkim, to co ja zawsze jak oglądam. Widać trochę różnicę pomiędzy zaciemnianymi i niezaciemnianymi, bo no, te są teraz mocno się pierzą już po sezonie, także... Mhm. Jak rozumiem, na lewą stronę, gdybyśmy spojrzeli, to jest gołębnik... Tak, to tu jest pierwszy lęk. Pierwszy lęk z rozpłodu zawsze przychodzi tutaj, są to gołąbki zaciemniane. No one są fizycznie mocniejsze, że tak. A masz może, Kamil, jakąś taktykę w przypadku gołębi młodych? Bardziej mi chodzi, wiesz o co? Jesteś osobą właśnie, która ma no, związane po części trochę zawodowe życie ze sportem. Masz jakąś taktykę pod kątem jakiejś suplementacji bądź coś, co dajesz gołębiom, że na przykład, nie wiem, są silniejsze bądź jakieś bardziej napompowane energią? Masz coś takiego, czy raczej wiesz, praca? Wiesz co, ja myślę, że u nich kluczowe to jest moment wzrostu, żeby wtedy dostały dobrą karmę i mocną karmę. No w czasie lotu, już później, no to wiadomo, każdy indywidualnie w zależności od lotu, ale przed sezonem te młode u nas są bardzo dobrze karmione, dosyta i one pozwalają mi na to, żeby one się rozrosły, tak, żeby one nabrały tej tężności, tej masy swojej, a później no w trakcie lotów to już, mówię, w zależności jaka trasa ich czeka, tak jak jaki dystans, jaki lot. No i tak jak karmimy gołębie dorosłe, no to karmimy dosyta. Czyli jak rozumiem, taktyką waszą w hodowli jest to, żeby gołębia młodego dobrze odchować. Tak jest, to jest podstawa. Zdrowy, odhodowany, młody, no i później można od niego wymagać wyników, nie? No jak jest coś nie tak od początku, no to... No tak, to jest bardzo mądre spostrzeżenie, wiesz dlaczego? Bo to jest tak z człowiekiem, jeżeli człowiek od samego początku będzie w jakiś sposób zaniedbany, może nie człowiek, może dziecko, które będzie od początku zaniedbane, nie będzie miało tkanki mięśniowej, zbudowanej, mocnej, no to on później musi to nadrabiać kilka lat.
No tak. I tak samo jest z gołębiem. No mam... tutaj u młodych no nie ma czasu, no bo one niektóre, no mówię, my akurat takich późniaków to nie lotujemy, ale no nawet te z marca i tak dalej, one mają 3-4 miesiące, żeby dojść do takiej teżności, nie? Także to tak to wygląda. Na lewą stronę, gdybyśmy spojrzeli, tam jest gołębnik, jeszcze pewnie wojlery nieskończone, ale nie, to jest gołębnik gołębi dorosłych, tak naprawdę jednej drużyny. Tak, tu są gołąbki dorosłe. Tak powiem, z przeznaczeniem bardziej na loty dłuższe, że zawsze są parowane później. O, może tak. Czyli w tym miejscu hodowcy, jakbyśmy zerknęli, to jest typowo gołębnik samców? Tak, tu są samce. Dobrze, tam tak. Mamy samice. Samice, dokładnie. Ostatnia taka wojlerka mniejsza, po co jest? Tam przebywają gołąbki na izolatce, do pierzenia. To jest taki gołębie, gdzie zawsze jak jakiś doleci czy coś, to ma czas, żeby tam dojść do siebie. No. PL z 11 roku 336062. Jest to na chwilę obecną nasz najlepszy samiec rozpłodowy, ale także to był wybitny lotnik, między innymi 2 razy pierwszy konkurs w oddziele. A wydał nam już dzieci, które zdobyły 4 razy pierwszy konkurs. No dużo konkursów czołowych w 10 oddziału. Jego syn w tym roku najlepszy lotnik oddziału jako lotnik dorosły. Jego córka najlepsza lotniczka oddziału w 2020 roku jako młoda. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym gołąbku? Jest to kontynuator, a zarazem najlepszy syn naszej podstawowej pary rozpłodowej, czyli pary asów okręgu. Asy okręgu wydały nam 13 razy pierwszy konkurs, a 336062 jest jego, jest synem naszej pary asy okręgu, czyli 10050, 10020. Ten gołąb hodowcy jest w tym miejscu, jakbyście zobaczyli tutaj, o, w tym miejscu. To jest właśnie ten gołąb, którego tutaj Kamil pokazuje, czyli 062. To jest tak, ten gołąb, którego Kamil właśnie trzyma w ręku. I zobaczcie, hodowcy, jak ten gołąb siadał. Pierwszy, 10, 13, 15, 29, tak. 29, 31. A to jest właśnie to, co ty powiedziałeś, taka kontynuacja tej gołębi właśnie na żółto zakreślonych, czyli 50 i tej 20, czyli dwóch wybitnych tak samo gołębi lotowych. Bo to, co warto zaznaczyć, te konkursy, które są tutaj wypisane w tym miejscu, to nie są przekopiowane, tylko tych indywidualnie wszystkich gołębi to są rozpisane konkursy, jak te gołębi tak siadały. Tak jest, 50 też 2 razy pierwszy konkurs, jego syn 62 2 razy pierwszy konkurs, a 62 dał mi między innymi 11282, który też miał 2 razy pierwszy konkurs. Także no, to, co właśnie podkreślałem, że są to gołębie wyjątkowe. Zresztą widzicie, hodowcy, to jest rodowód gołębia numer 51, który na aukcji będzie wystawiony, taki numer. Tak, zgadza się. Ale Kamil, powiedz, to są gołębie, to co rozmawialiśmy wcześniej, takie, które robią robotę cały czas tą samą. Czyli siadają pierwsze, siadają drugie, siadają trzecie. Tak naprawdę cały szczeb rodziny, który przez ostatnie 10 lat was w ogóle nie zawiódł. Nie, no przede wszystkim do takich gołębi nam jest najprościej wprowadzić coś nowego, bo to są pewniaki. A wprowadzając coś nowego zawsze daję, spróbuję do nich i wiem, czy jak wyjdzie, to okej, jak nie wyjdzie, no to tamto się nie nadaje po prostu. No, z takimi gołębiami już no, 4 pokolenia, dużo pracowaliśmy, żeby taką linię uzyskać, no ale do takiej linii łatwiej jest coś wprowadzać, nie? Bo to jest, no samczyk jest, no... Bardzo długi, jak to Wiktor powiedział, to jest... Jeszcze samiec, który tak naprawdę no, ma swoją budowę taką specyficzną, ale zobaczcie, lotka fajnie wentylowane, gołąb, bo jak rozumiem, to był gołąb, który sam przede wszystkim zrobił swoją robotę. Później tak, jako jest. Następca tych gołębi pokazał, że okręgu, tak, że pokazał, że sam jeszcze potrafi dać kolejne na swoje potomstwo, tak. Które super siada. No tak jak u nas wszystko się odbywa, to on jest tego przykładem. Najpierw pokaż na gołębniku lotowym, że zasługuje, żeby być do rozpłodu. Idziesz do rozpłodu, pokaż, że tam też zasługuje, żeby być. No i on, jako lotnik, 2 razy pierwszy konkurs, wydał nam już 4 razy pierwszy konkurs. Jego dzieci no, robią nam kapitalną robotę, jeżeli chodzi też o loty na każdym dystansie, no bo jego syn bezpośrednio siadł drugi na przykład z maratonu w tym roku 750 km, ponad 12 godzin siada drugi na rejon, jego syn bezpośrednio, nie? Drugi syn jego, pierwszy lotnik oddziału, w lotach gołębi dorosłych 12 konkursów robi. Także no... Samczyk z 11 roku, ale już zasłużony. Prezentuję gołąbka PL 0260-5541 z 8 roku. Jest to gołąbek, który zdobył u nas 4 razy pierwszy konkurs na oddział, między innymi na 7,5 tysiąca gołębi. Wywodzi on się z gołąbków Aircamp, z naszej złotej pary, czyli to jest z Jansen Wallun. Złota para ponad 18 razy pierwszy konkurs nam wydała.
On sam, super lotnik, 4 razy pierwszy konkurs, ale jego dzieci bezpośrednio też zdobyły u nas już 4 razy pierwszy konkurs. Między innymi jego córka została najlepszą lotniczką oddziału 13 na 13 konkursów. Jego córka też została najlepszą lotniczką oddziału w kategorii A. No i bardzo dużo czołowych lokat z niego już wyhodowaliśmy. No, jest to samczyk z 8 roku, ale bardzo charakterny i no i przede wszystkim jak on drży cały czas. No to jest właśnie taka cecha charakterystyczna dla lotników, prawda? No, jest samczyk, który super nam latał, ale w rozpłodzie się spisuje, myślę, nawet równie dobrze, albo nawet i lepiej. Masz go tutaj na rodowodzie może? Gdzieś go mam w dalszym pokoleniu, tak, jako... Tu jest 5541. Weź pokaż rodowód do kamery, bo hodowcy fajnie mieliby. Wezmę. O, właśnie. Tak, tu jest 5541 w tym momencie, to jest... Tak, ten 554 właśnie siadał, czyli to jest właśnie z tej Air Campowej gołębi, tak, z tej złotej pary. Tak, i on między innymi mówię, pierwszy konkurs na 7500 gołębi. No. Czyli hodowcy, jakbyście zerknęli na tego gołębia, syn złotej pary, gołąb, który tak naprawdę w przypadku waszej hodowli jest takim następcą tej złotej pary, no bo złota para już nie żyje, nie ma jej. Najlepsze dziecko złotej pary, tak. Dokładnie, także hodowcy, tak się prezentuje ten gołąb, no znakomity gołąb, świetnie wygląda. Gołąb, który tak naprawdę, zobaczcie właśnie jak leży. No, a gołąb pomimo tego jest starszego rocznika, bo on jest 0, który? 08 rok. No to już jest. Na sam koniec hodowcy podsumowanie dzisiejszego filmu Kamil i Krzysztof Kosu, czyli to hodowla, która tak naprawdę osiąga super wyniki, ale Kamil, wiem, że jeszcze ostatni tytuł, o tytuł, który jeszcze w tym sezonie 2021, który chyba dla Was jest bardzo prestiżowy. Tak, no jest to tytuł, że tak, o którym mogę powiedzieć po weryfikacjach dalej, zdobyliśmy tytuł mistrza w rejonie lotowym trzech oddziałów, czyli oddział Namysłu, Wołczyn, Kluczbork. Jaka to jest ilość hodowców? 320 hodowców w rejonie. Wow. Są to loty powyżej 500 km i są to loty, w którym gołąbki wspólnie startują. Także to jest taki nasz tytuł, gdzie odzwierciedlenie jest od razu. Tego tytułu przede wszystkim gratulujemy i na pewno wielu hodowców, patrząc na hodowlę Kamila Krzysztofa Kosut, powie tylko to, że to jest kolejna hodowla, która poprzez ciężką pracę potrafi osiągać super wyniki, bo ja kiedy jeżdżę po hodowlach, zdaję sobie sprawę z jednej zasady, że sam nie jestem w stanie poświęcić tyle czasu na hodowlę gołębi pocztowych i wiem, że to się przekłada na brak tych wyników, a kiedy Wy przy tej hodowli faktycznie poświęcacie dużo czasu i tata i Ty, no to te wyniki przychodzą same z siebie, no bo słuchaj, są super gołębie, jest opieka, jest sposób na lotowanie tymi gołębiami, bo taktyka jest też istotna, no to co mówiliśmy wcześniej, że psychologa jeszcze w gołębiarce nie ma, więc tak naprawdę hodowca musi być tym psychologiem dla gołębi, ale da się hodowcy, tylko wystarczy pracować z tymi gołębiami. Ja jestem tego najlepszym przykładem, że chciałem, ale zdawałem sobie z tego sprawę, że się nie da, więc lepiej czasem zrezygnować niż na siłę uporczywie lotować, a Kamil i Krzysztof Kosu to są hodowcy właśnie, którzy pokazują, że ciężką pracą, bo to właśnie to, co Kamil powiedział, że ile czasu poświęcić trzeba w hodowlę, to właśnie daje to ten rezultat. Tak. Praca i chęci moje, no bo nam jest trochę łatwiej, bo jest nas dwóch, tak? I się uzupełniamy, ale obydwoje zawodowo pracujemy, więc no, musimy coś kosztem czegoś poświęcić, ale tego chcemy. My u Kamila i Krzysztofa Kosut będziemy za jakiś czas, pewnie wtedy poruszymy temat z suplementacją, bo Kamil jest osobą, która ma do czynienia ze sportem na co dzień, więc będę chciał też Kamila podpytać, jak stosować białka, jak stosować suplementy, które wzmacniają organizm gołębia, więc pewnie fajny film za jakieś 3-4 tygodnie się hodowcy pojawi. No a na dzisiaj co? Dobry lot, udanego sezonu 2020. Zapraszamy następnym razem, do usłyszenia. Dokładnie, a na sezon 2022 udanego już sezonu, no bo musicie się szykować już teraz. Dużo część hodowców zapomina, że pokrywę upierzenia budujecie już dziś. No jest bardzo ważny okres i trzeba na to zwrócić uwagę. No, nie Krzysiek Szkolny fajnie powiedział, że teraz jest ważniejszy okres niż w sezonie lotowym. No teraz jeszcze coś możemy zmienić, tak? W sezonie lotowym już ciężko. Dokładnie.